Zapytam o to, generalnie o kontakt z Andrzejem Gołotą. Chyba sporo ci pomógł w Chicago. Tak, no wspierał mnie tam, jak byłem w Chicago, tak, przychodzi na moje walki. Byłem z nim na jednym obozie w Colorado. To było właśnie po tej mojej chyba porażce, gdzie byłem troszeczkę podłamany, tak, i wyjechałem tam z nim w górę trochę potrenować. No i to też jakoś tak dało mi też do myślenia, żeby jednak pozostać powiedz, i ciężko pracować. Jak się trenuje z Andrzejem Gołotą na jednej sali? To zależy, jaki Andrzej ma dzień, tak? Oczywiście, pół żartem. No, fajnie się trenuje, Andrzej jest pracowity, kiedy jest bardzo skupiony na treningu, kiedy już tam trenuje, to no to jest zamknięty w sobie, tak? Jest trening, to jest trening. Także no jak się trenuje, jak dla mnie, dla wiadomo młodszego chłopaka, teraz jakby młodszego kolegi, no jak większa motywacja na treningu, tak, Andrzej Gołota jest na sali, no wiadomo, trzeba się pokazać, tak, zawsze jak Andrzej przychodził jeszcze do starego gymu Kolony i kiedy wchodził, ja robiłem sparing, no to zawsze chciałem się pokazać, coś zrobić, jak chcę, żeby mnie tam zauważył, żeby coś podpowiedział. No i nieraz tak było, że podszedł i mówi młody, tam lewa ręka wyżej, czy bij to, czy to, tak. Także no fajnie, że poznałem Andrzeja, no bo też jako tam młody chłopak oglądałem te jego walki. No i też chciałem być taki sam jak on w pewnym sensie, tak, wychodzić do ringu i walczyć mistrzostwo świata, tak jak on. Także no, tą ciężką pracą moje marzenie w jakimś stopniu się spełniło i no fajnie, że on mógł mnie jakoś, był moim takim autorytetem pewnego czasu, tak, i jakoś przez niego też zacząłem boksować i chciałem też, no też wygrywać. A powiedz, według ciebie byłby dobry trenerem? No tego nie wiem. Wiedzę ma ogromną, tak. No nie wiem, czy Andrzej ma nerwy na to, żeby po prostu tą wiedzę w jakiś sposób przekazać, tak. Musiałby po prostu spróbować, no to jest chyba najlepsze wyjście, żeby okazało się, czy byłby dobrym trenerem, czy mógłby tą wiedzę przekazać. Co, tylko trzeba mu chyba podpowiedzieć, żeby spróbował, wziął sobie, nie wiem, jakiegoś zawodnika początkującego, czy już doświadczonego i spróbować sobie w tej trenerce, no bo myślę, że Andrzejowi ten boks, no wiadomo, to jest jego życie, tak? No właśnie, on sam mówił. Że to jest jego życie, wiadomo, no boksuje się do pewnego wieku, później już trzeba odejść na emeryturę i myślę, że jeżeli chciałby nadal zostać w tym boksie, to trenerka byłaby najlepszym wyjściem. No właśnie, prawda jest taka, że ciężko jest odejść, zostawić tą salę bokserską, nie? No ciężko, tam nieraz, wiesz, są jakieś chwile, że chce się odejść, tak, po porażce, coś takiego, no ale to jest, wiesz, miesiąc, dwa, trzy, a później ta chęć powrotu na ring, jakby, wiesz, podwójnie wzrasta, także, no, wiadomo, Andrzej wracał, no, nie raz do tego boksu, no ale ja myślę, że to już jest pora, żeby zająć się trenerowaniem. Dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam.